wieczór. Ze mną jest Ania Kuncewicz o wygranym meczu. I to w zasadzie, jeśli chodzi o Polonię Warszawa, to historyczne, można powiedzieć, zwycięstwo, bo pierwszy raz udało się pokonać zespół SMS PZK Szłomianki. Jak wrażenia po tym meczu? Dobrze, dziękuję. Fajnie jest wygrać mecz inaugurujący sezon. Myślę, że już tak naprawdę dużo osób na to czekało, nie tylko kibiców, ale też my, dziewczyny, pracowałyśmy ciężko w sezonie przygotowawczym i po prostu czekałyśmy na ten mecz bardzo, więc fajnie, że się udało go zakończyć w dobrych humorach. Tak, SMS jest ciężkim przeciwnikiem tak naprawdę, bo zawsze walczą. Kibic numer jeden. Dokładnie. Zawsze walczą do końca, grają 40 minut, bez względu na to, jaki wynik mamy na tablicy, co czasem tak naprawdę jest ciężkie. Jasne. Ale ważne, że wytrwałyście do końca, mimo że ta przewaga momentami była większa, ale też, tak jak mówisz, dziewczyny z Łomianek się nie poddawały, ale udało wam się utrzymać te 11 ostatecznie punktów przewagi do końca. Kilka nowych twarzy w zespole się pojawiło. Czy było już tyle tych jednostek treningowych, że możesz powiedzieć, że te nowe dziewczęta już się wkomponowały w zespół, czy najlepsze jeszcze przed wami, tak powiem, może górnolotnie? Chcę wierzyć, że najlepsze przed nami, bo dzisiaj momentami ta koszykówka była fajna, a momentami jeszcze taka niepoukładana i ja wychodzę z założenia, że zawsze... Przepraszam. Proszę uprzejmie. Możemy wziąć na rączki, jeśli dasz radę. Cześć, Laurka. Dobry wieczór, cześć. No dobrze. Wychodzę z założenia, że zawsze można grać lepiej. Są nowe twarze, bo jest 6 nowych dziewczyn, ale też powiedzmy został trzon zespołu z zeszłego sezonu. To pozwala tak naprawdę mieć nadzieję, że to, co zostało zrobione przez te dwa ostatnie lata, będzie tylko szło w dobrą stronę, tak? I jakby doszły nowe dziewczyny i że będziemy wspólnie pracować nad tym, żeby było tylko lepiej. Dobrze, to jeszcze pozwolę sobie zadać jedno pytanie, chociaż tu widzę, że jest silne zapotrzebowanie na twoją osobę. W środę, czyli już w zasadzie za kilka dni przed wami kolejny mecz. Mecz z tym razem z MKS Pruszków, można powiedzieć, w sensie spadkobierczyniami lidera Pruszków. Drużyna, która i tobie jest bliska w jakimś tam stopniu, bo grałaś dla Pruszkowa. Też jest sporo tych naszych nowych, że tak powiem, polonijnych nabytków jest Pruszkowa, ale tam nadal została dosyć jeszcze silna ekipa. Jak wasze nastroje przed tym meczem? To znaczy, nasze nastroje przed tym meczem są takie, że jesteśmy bardzo skoncentrowane i jakby ja myślę, że my w tej lidze musimy walczyć z każdym i my musimy wygrywać, bo my mamy, uważam, bardzo zbudowany teraz skład w sposób zbilansowany i tak naprawdę nawet jeżeli jakaś dziewczyna wypada z rotacji, to myślę, że mogą ją zastąpić dwie kolejne i my jedziemy tam wygrać zdecydowanie. To będę trzymać kciuki, żeby... Ja też. Może nie na parkiecie, że tak powiem, ale nie tylko ja, myślę, że wiele osób będzie za was trzymać kciuki i wierzę, że twoje słowa się sprawdzą, czyli że rzeczywiście udowodnicie również na boisku, na parkiecie, że jesteście mocną drużyną. No, mam nadzieję, wszystko przed nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I gratuluję również do dobrego występu dzisiaj, bo się udało tak na szybko skomponować double-double, bodajże 17 punktów i 10 zbiórek, także już pierwsze double-double w sezonie jest. Dziękuję. Najważniejsze tak naprawdę w tym sezonie, żebyśmy wygrywały mecze i tak jak zawsze tak naprawdę w każdym sezonie to jest najważniejsze, a myślę, że skład mamy taki, że fajnie by było, gdyby te zdobycze punktowe się rozkładały porówno i jakby każda z nas może wziąć ciężar gry na siebie w danym momencie, więc jakby raz ja, raz kto inny, jakby tutaj już zupełnie to jest jakby wypadkowa dnia i dyspozycji dnia, tak? Super, bo zawsze był taki dzień, że ktoś ma właśnie ten dobry dzień. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.